iPhone 14, a może najnowszy Samsung Galaxy S23. Który z tych smartfonów jest lepszy i który robi lepsze zdjęcia? Oglądajcie dzisiejszy odcinek na kanale Technostrefa, aby się przekonać. Zapraszam serdecznie. Partnerem dzisiejszego filmu jest sklep RTV Euro AGD, który dostarczył nam najnowsze Samsungi z serii Galaxy S23 do testów. W okresie premiery, czyli do 16 lutego 2023 roku, najnowsze Samsungi Galaxy S23 możecie zakupić na euro.com.pl używając naszego kodu rabatowego i zyskać dodatkowe korzyści wykorzystując benefity od Samsunga. O nich opowiem później. W tym odcinku skupię się typowo na porównaniu tych dwóch telefonów, bo są to po prostu bezpośredni konkurenci. Ale jeżeli chcecie obejrzeć konkretną recenzję na temat Galaxy S23 lub S23 Ultra, to już niedługo na kanale Technostrefa będzie taka recenzja, więc koniecznie subskrybujcie nasz kanał, żeby jej nie przegapić. Mimo wszystko, przed przejściem do porównania tych dwóch telefonów, przede wszystkim ich aparatów i możliwości fotograficznych, to wypadałoby je pokrótce opisać, a więc teraz to zrobimy. Ale jeśli wszystko już wiecie o tych telefonach, to pod spodem macie rozdziały, więc możecie po prostu przeskoczyć do interesującego Was momentu tego filmu. Te telefony na pierwszy rzut oka są do siebie naprawdę bardzo podobne, ponieważ przede wszystkim mają ekran w takich samych rozmiarach, czyli 6,1 cala, no i generalnie bryła telefonu również jest bardzo podobna, zarówno jeżeli chodzi o wielkość, jak i jeżeli chodzi o kształty. Mimo wszystko Samsung jest nieco mniejszy, a w zasadzie nieco niższy, krótszy, więc krótko mówiąc, mimo wszystko moim zdaniem leży nieco lepiej w dłoni. Warto też zwrócić uwagę na krawędzie, mimo że Samsung również ma spłaszczone krawędzie, to mają one lekkie zaokrąglenie, nie są tak mocno ścięte, tak agresywnie ścięte jak w przypadku iPhone'a, więc po prostu są nieco milsze w dotyku, ale to oczywiście jest kwestia gustu, ja tylko właśnie zwracam na swoje wrażenia, jeżeli chodzi o trzymanie obu tych telefonów, po prostu iPhone się tak bardziej wbija w rękę, Samsung nie. I kiedy trzymam oba te telefony w ręce, to mimo że różnica w wadze pomiędzy tymi dwoma smartfonami jest naprawdę niewielka, wydaje mi się, że Samsung jest po prostu lżejszy. Być może jest lepiej wyważony. Te smartfony są nie tylko podobne pod względem wyglądu, ale także pod względem ceny. Ceny Galaxy S23 podstawowego modelu zaczynają się od 4599 zł, natomiast oficjalna cena iPhone'a od 5199 zł. W związku z tym Samsung, mimo że jest o pół roku młodszy i tak naprawdę powinien oferować lepsze parametry, no to jest tańszy i to już na starcie, a w połączeniu z benefitami od Samsunga, o których opowiem później, to w ogóle już jest jeszcze tańszy niż iPhone. I kiedy spojrzymy na specyfikacje i na parametry ekranów w obu tych urządzeniach, no to już Samsung wychodzi tutaj naprawdę na prowadzenie. Rozmiary ekranów są co prawda takie same, 6,1 cala, ale jednak maksymalna jasność w iPhone'ie wynosi 1200 nitów, a w Galaxy S23 1750 nitów. Dodatkowo koreański smartfon oferuje adaptacyjne, płynne odświeżanie od 48 do 120 Hz, a w iPhone jest to stałe 60 Hz. I tym samym na Samsungu Galaxy S23, zresztą jak od wielu generacji Samsunga, mamy do dyspozycji Always On Display, czyli możliwość wyświetlania informacji na wyłączonym ekranie. Na iPhone tej opcji po prostu nie ma. W Galaxy S23 jest też nowość, czyli system o nazwie Adaptive Vision Booster, który działa w trzech poziomach i ma poprawiać widoczność tego ekranu, szczególnie na zewnątrz. I nie chodzi tutaj tylko o dostosowywanie jasności ekranu, ale także kontrastu, nasycenia kolorów i tak dalej, żeby po prostu w zależności od warunków ten ekran zawsze był maksymalnie czytelny i to po prostu widać, jeżeli weźmiemy te dwa smartfony do ręki, to po prostu Samsung, no, ten ekran ma naprawdę czytelniejszy. W Galaxy S23 zastosowano także nowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 generacji drugiej for Galaxy, więc jest to specjalna edycja procesora Snapdragon przeznaczona tylko na Samsungi, no i w końcu w Europie nie mamy już tylko Exynosa, ale właśnie Snapdragona. Natomiast jeżeli chodzi o procesor w iPhone'ie, to jest tutaj zeszłoroczna generacja, czyli procesor Apple Bionic A15, czy właściwie A15 Bionic, czyli dokładnie ten sam procesor, który został zastosowany w iPhone'ie 13. Jeśli chodzi o różnice, to są też różnice w wersjach pamięciowych, to znaczy Galaxy S23, ten podstawowy, ma do dyspozycji tylko i wyłącznie 128 GB i 256 GB pamięci na dane, nie ma slotu na karty pamięci microSD, natomiast w przypadku iPhone'a 14 mamy 128, 256 i także wersję 512. Jednak jest tutaj pewna różnica, bo jak wiecie, oba te telefony występują w wersjach większych, które pod względem specyfikacji w zasadzie się nie różnią, oprócz rozmiaru ekranu i pojemności baterii, czyli w przypadku iPhone'a iPhone 14 Plus, występujący w takich samych wersjach pamięciowych jak ta mniejsza wersja, a w przypadku Galaxy S23 Plus mamy tutaj jedną jeszcze wersję pamięciową dodatkową, czyli właśnie 512. Więc jeżeli chcecie
telefon, który ma bardzo dużą pamięć, no to wtedy S23 trzeba zamienić na model S23+. A skoro jesteśmy przy wersjach pamięciowych, to warto wspomnieć, że w trakcie premiery, czyli do 16 lutego, kupując Galaxy S23, S23+, lub S23 Ultra, na przykład na euro.com.pl, czyli w sklepie RTV Euro AGD, możecie liczyć na promocję dwa razy więcej pamięci. Czyli zakupując smartfon z pamięcią 128 GB, dostajecie z automatu 256. Różnica względem poprzedniej generacji w S23 to także bateria. Teraz jest ona większa o 200 mAh, czyli mamy 3900 mAh. Dla porównania w iPhone'ie jest to około 3200 mAh, ale tak naprawdę pojemność tutaj nie ma większego znaczenia. iPhone obsługuje ładowanie 20-watowe, niby szybkie, a Samsung również niby szybkie 25-watowe. Tak naprawdę ta prędkość ładowania będzie bardzo podobna. No i w końcu doszliśmy do tego segmentu, który chyba najbardziej wszystkich interesuje, a zatem możliwości fotograficzne i możliwości filmowe. Zacznijmy jednak od tego, co właściwie na pokładzie obu smartfonów mamy. Jak widzicie, w obu przypadkach są wyspy aparatów. W przypadku iPhone'a mamy dwa obiektywy z tyłu, jeden obiektyw do selfie, a w przypadku Samsunga mamy trzy obiektywy z tyłu i z przodu również jeden obiektyw do selfie. Galaxy S23 troszkę się zmieniło. Po pierwsze zmieniło się wzornictwo, czyli nie mamy już tej wyspy okalającej te aparaty, tylko tak naprawdę wygląd został zunifikowany względem Galaxy S22, S23 Ultra. Mamy takie oczka, które zostały powiększone, ale jest także progres w kwestii flar, czyli tego problemu, o którym opowiadamy Wam już tak naprawdę od kilku lat na kanale Technostrefa, a zatem tych dziwnych artefaktów świetnych, które się często na zdjęciach, na filmach pojawiają. Tutaj została zastosowana specjalna optyka, specjalne szkło, które nazywa się Corning DX Coating i ma właśnie to niwelować te efekty flar. Na pokładzie jest aparat główny o rozdzielczości 50 megapikseli z optyczną stabilizacją obrazu, aparat ultra szerokokątny z matrycą o rozdzielczości 12 megapikseli bez optycznej stabilizacji obrazu i obiektyw tele z przybliżeniem trzykrotnym optycznym z matrycą o rozdzielczości 10 megapikseli i również z optyczną stabilizacją obrazu. Natomiast w przypadku iPhone'a mamy aparat główny o rozdzielczości 12 megapikseli z optyczną stabilizacją obrazu i aparat ultra szerokokątny również 12 megapikseli bez stabilizacji obrazu. Galaxy S23 może maksymalnie nagrywać w rozdzielczości 8K i to w 30 klatkach na sekundę, natomiast iPhone może nagrywać maksymalnie w rozdzielczości 4K i to przy 60 klatkach na sekundę. Jeśli chodzi o przód, oba smartfony zostały wyposażone w aparaty selfie 12-megapikselowe. Oba obsługują nagrywanie w 4K, jeżeli chodzi o filmy selfie. No i jak widzicie, w przypadku Samsunga jest to w takiej małej dziurce ten aparat zastosowany, natomiast w przypadku tutaj systemu iPhone'a jest to połączone z Face ID, czyli systemem biometrycznym odblokowania telefonu twarzą, więc mamy tutaj bardzo dużego notcha, no i obiektyw nie jest centralnie umieszczony, tylko po prostu po lewej stronie. I jest jeszcze jedna różnica względem poprzedniej generacji w przypadku Samsungów. Teraz również te podstawowe modele mają do dyspozycji aplikację Expert RAW, czyli jeżeli ktoś naprawdę chce tutaj wejść na wyższy poziom fotografowania smartfonem, to również ma te możliwości, które były w modelu Ultra do tej pory, a zatem właśnie wykonywania zdjęć za pomocą tej aplikacji Expert RAW. No dobra, przyszedł czas na porównanie zdjęć i filmów wykonanych za pomocą obu tych telefonów i tutaj od razu z góry muszę powiedzieć, że wykonywaliśmy je tak, jak są one wyjęte z pudełka, nie używaliśmy żadnych specjalnych trybów, wykorzystywaliśmy tryb auto. Jedyne co na Samsungu pozwoliliśmy sobie wyłączyć, to są wszelkie tryby upiększające, filtry wygładzające skórę i tak dalej, chociaż tak naprawdę te zdjęcia i tak są na tyle mocno przetwarzane, że do końca wszystkich filtrów się po prostu wyłączyć nie da. Samsung podczas swojej premiery najbardziej skupiał się na fotografiach nocnych, nazywa to nightografią. Moim zdaniem jest to bardzo niefortunne sformułowanie i brzydkie w języku polskim, no ale skoro oni się takim posługują, to się będziemy posługiwać takim. Natomiast zacznijmy sobie od fotografii dziennych, a nie od nocnych, bo nocne to zostawimy sobie na deser. Pierwsza fotografia, jak widzicie tutaj, zdecydowanie jaśniejsza, jeżeli chodzi o Samsunga, to znaczy bardziej jaskrawa, ale też lepiej naświetlona. Te miejsca, które są takie dosyć ciemne, szczególnie jak ta palma tam po lewej stronie w tle w iPhone'ie, jak widzicie, jest to po prostu ciemniejsze. Nie chodzi tylko o odcień koloru zielonego, bo faktycznie w Samsungu są to kolory bardziej jaskrawe i może mniej naturalne, ale chodzi o to, że faktycznie mamy większą ekspozycję. Jednocześnie efekt HDR jest również lepszy, bo jak widzicie w iPhone'ie ten sufit tej szklarni jest bardziej przepalony niż w przypadku Samsunga. Warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że oba te smartfony mają zupełnie inne ogniskowe, więc pola widzenia obu aparatów, zarówno głównego, jak i ultra szerokokątnego, są różne. To znaczy Samsung widzi nieco większy kadr, a iPhone nieco mniejszy, nieco bardziej przybliża, nieco bardziej kadruje to wszystko, więc krótko mówiąc, z tego też może wynikać inna ekspozycja, inne nastawy tego trybu automatycznego i sztucznej inteligencji, której
które mają na to wpływ, że po prostu Samsung tak naprawdę tą samą scenerię może zupełnie inaczej widzieć niż iPhone, bo po prostu Samsung widzi w danym miejscu więcej, ale to też wpływa na zniekształcenia, bo zniekształcenia obrazu na krawędziach, jak być może niektórzy bardziej spostrzegawczy z Was zauważą, są większe niż w przypadku iPhone'a. To samo zdjęcie, to znaczy zdjęcie tej samej scenerii z innej perspektywy również nas utwierdza w tym przekonaniu, że Samsung tutaj dużo lepiej to naświetla, większy zakres tonalny. Jeżeli chodzi o światło, tutaj ta lampa, która rzuca na te lilie wodne, czy na te liście, które tam są na wodzie, to światło, to w Samsungu jest bardziej przepalone, w iPhone'ie mniej. Wydaje mi się, że też iPhone przesunął nieco bardziej kolory w stronę takiej niższej temperatury barwowej, czyli po prostu bardziej ciepłe jest to zdjęcie w przypadku iPhone'a. Samsung w tej scenerii wygrywa. Tutaj mamy portret, przepraszam za moją nietęgą minę. To nie jest tak, że nie byłem zadowolony, ale w przypadku tego portretu zdecydowanie bardziej podoba mi się zdjęcie wykonane iPhone'em, dlatego że to tutaj w tym przypadku mamy wyższy zakres tonalny właśnie w iPhone'ie, ale może to być też spowodowane minimalnie tym, że jednak ekspozycja jest troszeczkę inna na obu zdjęciach, bo jest minimalnie inny kadr. Przez to być może, że właśnie Samsung jest szerszy, to zarejestrował nieco zimniejsze kolory, bo tam ta kurtka nam weszła w kadr, taka granatowa w rogu. W przypadku iPhone'a tego nie było, więc kolory są bardziej ciepłe, przesunięte w stronę żółci, ale kiedy sobie przybliżymy moją twarz, no to ewidentnie widać, że w przypadku iPhone'a jest ona lepiej naświetlona, lepszy zakres tonalny. Przy włosach jest podobnie, ale jak widzicie, barwy bardziej naturalne są w przypadku iPhone'a, moich włosów. Natomiast broda, jak widzicie, lepiej odwzorowana jest właśnie w przypadku iPhone'a, lepiej naświetlona, większa ekspozycja, ale z drugiej strony bardziej szczegółowe, dużo bardziej szczegółowe jest zdjęcie w przypadku Samsunga. Moje oczy praktycznie są już zrozpikselowane, natomiast w przypadku Samsunga są zupełnie ostre. Tak samo nos, szczegóły na nosie widoczne bardzo dobrze w Samsungu, w iPhone'ie zupełnie rozmazane już tak naprawdę. Więc już kwestia wyboru, możecie napisać w komentarzu, w ogóle cały czas możecie pisać, które zdjęcia Wam się bardziej podobają. To teraz mamy serię trzech zdjęć, które tak naprawdę przedstawiają zielone liście. I tutaj w tym pierwszym przypadku widać ewidentnie, że znowu zdjęcie z Samsunga jest bardziej nasycone, ale jednocześnie jest jaśniejsze. Natomiast w drugim przypadku ta różnica w nasyceniu jest dużo, dużo już wyższa. To znaczy tak naprawdę jest zbyt moim zdaniem aż przytłumione to zdjęcie z iPhone'a. I potem mamy tą samą scenerię, ale z ultra szerokokątnego aparatu. No i tutaj już jest naprawdę giga przepaść moim zdaniem pomiędzy ekspozycją na Samsungu i ekspozycją na iPhone'ie. Pienie tych drzew obrośnięte, po prawej stronie widać, że Samsungu są dużo bardziej naświetlone, efekt HDR też na suficie też dużo lepiej wygląda, wyższe nasycenie tych kolorów, ale to już jest kwestia gustu właśnie, niemniej widać, że zdecydowanie w tych nieco gorszych warunkach mimo wszystko, bo tutaj trochę ciemniej było, Samsung sobie lepiej poradził. No i potem mamy zdjęcie tutaj zaworów, które daje nam pewne spojrzenie na taką szczegółowość, no i tutaj jest też kwestia tego, że te dwa telefony zupełnie inaczej też łapią ostrość, bo jak widzicie, na pierwszy rzut oka może się wydawać, że zdjęcie z iPhone'a jest bardziej ostre, ale jeżeli spojrzymy sobie na to miejsce, w którym faktycznie de facto została złapana ostrość, czyli nie na tym pierwszym planie, gdzie są te elementy do przekręcania, ale tam, gdzie są numerki, możemy sobie to przybliżyć. Tam z tyłu mamy takie wybite numery na tym metalu, no to widać ewidentnie, że zdecydowanie Samsung jest tam znacznie, znacznie ostrzejszy. Natomiast widać też, że Samsung ucieka nam w stronę tutaj zimniejszych barw, iPhone w stronę cieplejszych barw. Ja bym tutaj dał remis, oba zdjęcia mi się podobają. Teraz próbka wideo. Czyli takie przejście ze zmianą tak naprawdę ekspozycji, ze zmianą struktury tego, co nagrywamy. I tutaj, o dziwo, nie ma aż takich dużych różnic. Znowu jest kwestia różnic temperaturowych. W Galaxy jest to bardziej przesunięte w stronę zimnych barw, w iPhone'ie w stronę ciepłych barw. Wydaje mi się, że Samsung jest ostrzejszy i generalnie akurat to wideo bardziej mi się podoba z Samsunga, chociaż w pewnych momentach widać, że oba telefony mają problem z ciemnymi rejestrami. Po prostu film z iPhone'a jest jaśniejszy, ale pod względem szczegółowości moim zdaniem lepiej tutaj sobie poradził Samsung. Następne zdjęcie, czyli znowu mamy zielone rośliny i kwiaty różnokolorowe i tutaj widać ewidentnie, że Samsung nieco bardziej nasyca, ale zdjęcie również bardzo podobne, ja bym tutaj również dał remis. Kolejny materiał filmowy, tutaj chodzi o ustawianie ostrości, w jaki sposób oba smartfony sobie z tym ustawianiem ostrości radzą. I tutaj widać bardzo podobny efekt, tak jak mówiłem Wam w tym poprzednim przypadku filmu, czyli iPhone jest faktycznie jaśniejszy, tutaj zdecydowanie to widać na przybliżeniu, kiedy Rapid po prostu podchodzi do kamery. Ostrzejszy chyba mimo wszystko jednak Samsung, to znaczy widzimy sobie po szczegółach brody, że ta
broda na tym filmie Samsunga ma więcej szczegółów, jest bardziej wyrazista, natomiast sama sceneria jest ciemniejsza i widać też idealnie tutaj różnicę w ogniskowej, to znaczy, że no, Rapid jest łysy, więc kształt głowy na Samsungu jest bardziej wydłużony, natomiast na iPhone'ie bardziej rozłożysty, czyli po prostu na iPhone'ie jest to ogniskowa, tak jak mówiłem, węższa, bardziej portretowa, na Samsungu bardziej szerokokątna, można powiedzieć, ogniskowa. Zdjęcie ścieżki, gdzie mamy po prawej stronie głaz, po lewej stronie rośliny. Tutaj wydaje mi się, że większa szczegółowość, patrząc na tę ścieżkę, na te płyty, na dole, przynajmniej patrząc z daleka, większa szczegółowość na iPhone'ie. Wydaje mi się, że też mimo wszystko takie trochę jaśniejsze to zdjęcie jest na iPhone'ie, ale ciężko powiedzieć, które zdjęcie jest lepsze, dla mnie identyczny wręcz remis. No i zdjęcie głazu narzutowego. Porównując to zdjęcie 1:1 do iPhone'a, no to tutaj zdecydowanie Samsung mi się bardziej podoba, to znaczy znowu widać, że jest dużo bardziej nasycone. To jest zdjęcie wykonane dokładnie z tego samego miejsca. Na Samsungu w kadr nam wchodzi ten liść na dole, na iPhone'ie już nie, bo tak jak mówię, inna ogniskowa. Ale jeżeli chodzi o barwy, no to iPhone je oddaje lepiej. Rzeczywiste są bardziej naturalne, więc pytanie, co wolicie. Porównanie materiału filmowego. Samsung jest znowu ciemniejszy moim zdaniem. iPhone tutaj lepiej sobie radzi z jasnością, ale bardzo podobnie. Porównanie stabilizacji, aparat główny bez stabilizacji włączonej dodatkowej. Natomiast idealnie widać tutaj, że no po prostu wideo z iPhone'a wygląda zupełnie inaczej niż wideo z Samsunga. Znowu w iPhone'ie przesunięcie bardzo w stronę żółtych barw, ale jednocześnie wydaje mi się mimo wszystko, że nieco bardziej naturalne kolory to oddaje. Jednocześnie oddając na korzyść Samsunga, szczegółowość tego filmu zdecydowanie wyższa jest w Samsungu. Ale finalnie chyba mi się bardziej podoba nagranie z iPhone'a przez tę temperaturę barwową. Ok, teraz mamy aparat szerokokątny, ultra szerokokątny, bez żadnej stabilizacji. No i tutaj przepaść na korzyść Samsunga. Naprawdę Samsung tutaj lepiej sobie radzi ze stabilizacją. No i tutaj różnica już w ekspozycji jest praktycznie niewidoczna. Różnica w temperaturze barwowej minimalna. Tak jak mówię, znowu żółto w przypadku iPhone'a, w przypadku Samsunga bardziej niebiesko, ale naprawdę minimalnie. Moim zdaniem lepsze wideo z Samsunga. No i ostatnia, czyli te najbardziej stabilne tryby, te używające elektronicznej stabilizacji na ultra szerokim kącie, czyli w iPhone jest to tak zwany Action Mode, a w Samsungu jest to tryb ultra stabilny i tutaj nie ma do dyspozycji rozdzielczości tej 4K, tylko to się już odbywa w niższej rozdzielczości wszystko. I co? I widać, że w Samsungu mamy bardziej przybliżony obraz, bardziej wykadrowany, w iPhone'ie mniej, no i znowu Samsung dużo bardziej szczegółowy. Zdjęcie samochodu też nam ładnie pokazuje różnicę w ogniskowej, to znaczy to zdjęcie z Samsunga jest bardziej smukłe, natomiast na iPhone'ie ten samochód jest bardziej rozpłaszczony. Ale tak naprawdę znowu pomimo różnicy w temperaturze barwowej, Samsung bardziej niebieski, iPhone bardziej żółty. Tutaj jest zdjęcie koła, najpierw bliżej, potem dalej. I tutaj chciałem zobrazować zmianę nie tylko w ekspozycji, ale i w balansie bieli. Samsung moim zdaniem minimalnie znowu wyraźniejsze to zdjęcie, szczególnie to, w sensie w zasadzie oba, ale szczególnie to oddalone. I znowu różnica minimalna w temperaturze barwowej, ale to z bliska zdjęcie również. Zobaczcie, jak bardzo jest ekspozycja dużo, dużo lepsza na Samsungu. Bardziej to zdjęcie jest jasne. I zdjęcie opony z bliska, żeby sprawdzić sobie szczegółowość. I tutaj znowu temperatura barwowa. No to na każdym chyba przypadku praktycznie to widzimy ten efekt, że w iPhone'ie jest to żółte. Natomiast tutaj, jak widzicie, zupełnie też inaczej, inny kąt jest tego, bo ten napis nie jest w całości złapany. Na krawędziach zdjęcia z Samsunga mamy po prostu rozmazanie, bo tam już nam się pojawiają zniekształcenia wynikające z ogniskowej najprawdopodobniej. Szybki przejazd przez selfie. Oczywiście oba smartfony oferują węższe selfie i szersze selfie, więc zaczynamy od tego szerszego, czyli kiedy chcemy grupę osób przedstawić, to tak to w tym momencie się prezentuje. Jeżeli chodzi o to zdjęcie, kiedy sam siebie fotografuję w sztucznym oświetleniu w pomieszczeniu, wydaje mi się, że zdjęcie z iPhone'a jest lepsze, wyraźniejsze, większa ekspozycja na tym zdjęciu. Uwaga, co ciekawe, Samsung moim zdaniem przekłamał kolory w stronę żółci, bardziej niż iPhone, co jest dziwne, bo zazwyczaj to jest domena iPhone'a. Zdjęcia na zewnątrz, mamy zdjęcie zwykłe i zdjęcie portretowe, no i tutaj moim zdaniem, jeżeli chodzi o portrety, no to iPhone bije na głowę w przypadku konkretnie tej scenerii. Naprawdę super to na iPhone'ie wygląda, aczkolwiek Samsung również nie odstaje moim zdaniem i też to fajnie się prezentuje. Mimo wszystko jednak to zdjęcie z iPhone'a mi się chyba bardziej podoba. Ale jak widzicie, w Samsungu większy bokeh w tle mamy, tam do góry nad głową.
A z kolei zdjęcie, które jest bez trybu portretowego. Samsung wydaje mi się tak, jakby ta twarz była taka nieostra. Nie wiem, z czego to wynika, taka rozmazana mimo wszystko, więc tutaj również zdjęcie z iPhone'a bym wybrał, ale znowu Samsunga jest bardziej nasycony. No i dobra, przyszedł czas na creme de la creme naszego porównania, czyli zdjęcia nocne. No przede wszystkim widać na tym pierwszym naszym pionowym filmie, że flary się pojawiają na iPhone'ie i to naprawdę duże, na Samsungu się te flary nie pojawiają, aczkolwiek ta trawa po lewej stronie w przypadku iPhone'a, jak widzicie, jest jaśniejsza, w ogóle to wideo z iPhone'a jest jakieś takie jaśniejsze w tym przypadku, jednakże skutkuje to tym, że te żarówki wszystkie, te lampki są przepalone. Na Samsungu one nie są przepalone, widać ich szczegóły, widać ich głębie, na iPhone'ie totalnie nie i zdjęcie w dużo gorszych warunkach, tak naprawdę w totalnej prawie że ciemności. Tutaj mamy również tragicznie widoczne flary, naprawdę strasznie widoczne flary na iPhone'ie. Zobaczcie, cały obraz jest we flarach. Na Samsungu nie ma tych flar, ale znowu Samsung jest niestety ciemniejszy. Tak, szczegóły twarzy powiedziałbym, że lepsze tutaj w tym przypadku akurat tego ujęcia na iPhone'ie. Ostatnie ujęcie filmowe, nocne, przejście po takim tunelu z lampkami. Tutaj w obu przypadkach nam ten tunel mruga z jakiegoś powodu. Dobra, przechodzimy do zdjęć. No i tutaj pierwsze co mamy, zdjęcie portretowe. Pierwsze w zwykłym trybie, drugie w trybie portretowym. No i tutaj no zdecydowanie Samsung jaśniejszy, znacznie jaśniejszy. Czy lepszy? Ciężko powiedzieć, bo niektórzy mogą powiedzieć, że zdjęcie z iPhone'a jest bardziej naturalne, no ale jest zdecydowanie ciemniejsze. W trybie portretowym tutaj trudne dosyć włosy do wycięcia. W obu przypadkach widać swego rodzaju niedoskonałości w wycięciu tła, ale no tak naprawdę chyba żaden telefon nie może sobie z tym w 100% poradzić w przypadku tak skomplikowanej struktury. No i efekt bokeh widoczny wydaje mi się bardziej na Samsungu, szczególnie tam po lewej stronie, zobaczcie, że mamy fajne jeszcze lampki tutaj przy granicy kadru po lewej stronie, czego w iPhone'ie nie ma. Zdjęcie z Samsunga dużo jaśniejsze. Petarda, faktycznie ta nightografia tutaj działa. Zdjęcie portretowe również z bliska bardziej i dokładnie ten sam efekt, plus to, że twarz dużo bardziej szczegółowa na Samsungu. Tutaj na tym zdjęciu idealnie widać, jak iPhone zdecydowanie przesadza z tym dostosowaniem tutaj barw. No zobaczcie, że całe zdjęcie jest niebieskie, podobnie tak jak było na tym filmie, który wam wcześniej pokazywałem. Całe zdjęcie jest naprawdę niebieskie, przesadzone, a na Samsungu, jak widzicie, ten balans kolorów jest znacznie lepiej zachowany, fajnie to się prezentuje. Tutaj żyrafy są jaśniejsze na iPhone'ie, ale postać jest z kolei ciemniejsza. Tło ciemniejsze na iPhone'ie, jaśniejsze na Samsungu. Widzimy też różnicę w ogniskowej, zdjęcie z iPhone'a jest bliższe, zdjęcie z Samsunga jest dalsze. Patrząc typowo z perspektywy zdjęć nocnych, Samsung tutaj wygrywa. I tutaj mamy jeszcze dwa zdjęcia w takich zielonych okolicznościach. Pierwsze zdjęcie z obiektywu głównego. No i widać, że ten ultra szerokokątny cały czas staje, jeżeli chodzi o nocne, natomiast w iPhone'ie no zdecydowanie ten ultra szerokokątny jest bardzo zły, bardzo duża kompresja. Tutaj z kolei zdjęcie, w którym faktycznie Samsung jest jaśniejszy, zobaczcie, nawet niebo jest mega fajnie podbite. Przypominam, że wszystkie zdjęcia były robione w trybie auto, nie było przechodzone do trybu nocnego, ale tutaj widzimy, że w przypadku iPhone'a jest to zdjęcie ciemniejsze, mniej szczegółowe, bardziej ta kompresja jest nałożona, usuwanie tych szumów. I selfie nocne, dwie postaci mamy na selfie, inna temperatura barwowa, znowu Samsung bardziej przesunięty w stronę, w tym przypadku zielonego, ale jakby żółtego, natomiast Samsung bardziej przesunięty w stronę niebieskiego. No i teraz zdjęcie Sandry z dinozaurem, tutaj jest fajny test, dlatego że mamy bardzo jasne tło i jednocześnie postać z przodu. Jak widzimy, żaden z tych telefonów sobie nie poradził ze zrobieniem tego zdjęcia jakoś super mocno. To znaczy, żaden z tych telefonów nie rozświetlił nam postaci. No pytanie, czy taki efekt chcemy uzyskać, czy nie. Ciemniejsza postać wydaje mi się, że minimalnie jest na Samsungu, co widać szczególnie po nogach i po butach. I ta sama sceneria, ale tutaj już mamy podświetloną postać. I tutaj już, jak widzicie, kiedy Samsung dostał minimalnie więcej światła, dużo lepiej postać wygląda. Tutaj moim zdaniem balans bieli, balans kolorów na korzyść Samsunga, no i przede wszystkim tło. Zobaczcie, w iPhone'ie tak naprawdę wszystko jest czarne, dosłownie czarne, a w Samsungu widzimy drzewa w tle. No i uwaga, co mamy w iPhone'ie obok dinozaura po lewej stronie, pod jego głową?
to są właśnie flary. Portret z dalszej perspektywy, no szczegółowość zdecydowanie na korzyść Samsunga. Zdjęcie, tak jak mówiliśmy, też szersze jest na Samsungu. No po przybliżeniu twarzy zdecydowanie Samsung tutaj wygrywa, jakby tu nie ma co w ogóle dyskutować. To zdjęcie jest bardzo ciekawe, bo tutaj jak widzicie, jeżeli chodzi o te lampki w tle, to Samsung pokazał zupełnie coś innego niż iPhone. Według iPhone'a te wszystkie lampki mają dokładnie taką samą barwę, według Samsunga ta barwa się różni. Nie ma aż takiej różnicy, biorąc pod uwagę nagranie z aparatu, znaczy aparat nie pokazuje, żeby aż taka różnica była w barwie. Zdjęcie z iPhone'a jest bardziej naturalne, przede wszystkim też to wycięcie jest bardziej naturalne w przypadku tej perspektywy na iPhone'ie, ponieważ trochę wygląda, jakby ta postać była wklejona w przypadku Samsunga. Selfie nocne to jest również coś, co Samsung ogłosił na swojej konferencji jako rzecz, którą poprawili znacznie. No i słuchajcie, zdecydowanie znacznie poprawili. No jakby patrząc na to zdjęcie z daleka, już widzimy, co tutaj się dzieje. Twarz na Samsungu jest po prostu jakby była robiona w dzień. Przybliżmy sobie nieco to zdjęcie, no i zobaczmy tę różnicę. Po prostu totalnie rozmazana postać, twarz, szczegóły tej twarzy. Wyrazistość znacznie niższa na iPhone'ie niż na Samsungu. Odwzorowanie barw również wydaje mi się, że na Samsungu tutaj lepiej wyszło. Jeżeli robicie dużo selfie nocnych, no to Samsung Galaxy S23 robi robotę, no to trzeba przyznać. Czerwony samochód, barwa bardziej nasycona na Samsungu. Znowu światła są przesunięte mimo wszystko bardziej w stronę koloru niebieskiego. Ale zobaczcie, Samsung złapał nam lampę samochodu, który podświetlał ten samochód fotografowany. Zatem, który telefon robi lepsze zdjęcia? Na to pytanie jednoznacznie nie da się odpowiedzieć, ponieważ oba smartfony robią bardzo dobre zdjęcia. W niektórych przypadkach iPhone wypadał lepiej, w niektórych Samsung. Natomiast jeżeli chodzi o fotografie i filmy nocne, to zdecydowanie bardziej podobały mi się wyniki Samsunga. To znaczy tutaj zdecydowanie to, co koreański producent zapowiadał, że poprawił te fotografie i filmy nocne, zdecydowanie tak było, szczególnie selfie nocne również naprawdę na plus, widać tę poprawę. Mimo wszystko w niektórych scenariuszach iPhone sobie lepiej poradził. Pewnie w przypadku nagrywania filmów te niektóre nagrania mogą po prostu bardziej płynnie, bardziej tak filmowo wyglądać, jeżeli chodzi o iPhone'a, no ale z drugiej strony, kiedy przejdziemy sobie do rzeczy nocnych i zobaczymy, jakie flary rejestruje iPhone, no to to jest po prostu nie do pomyślenia. Widać te nowe szkło na obiektywach, które w Samsungu ma niwelować te flary, bo tych flar tak naprawdę nie widziałem. Na żadnym nagraniu, ani na żadnym zdjęciu nie widziałem flar. A przynajmniej nie w takiej ilości jak na iPhone'ie. Jeżeli chodzi o pozostałe parametry, no to tutaj zdecydowanie Samsung również wychodzi na prowadzenie. Dlaczego? No dlatego, że oferuje po prostu wyższy współczynnik jakości do ceny. Tutaj nie ma co dyskutować, to są po prostu fakty. iPhone jest droższy, oferuje gorsze parametry, Samsung jest tańszy, oferuje lepsze parametry. Ale wy napiszcie w komentarzu, który smartfon wam się bardziej podoba pod względem fotografii, pod względem ceny, a może pod względem wyglądu czy ergonomii, jeżeli mieliście już okazję ten telefon czy inny trzymać w ręku. No i przypominam, że Samsungi z serii Galaxy S23 możecie kupić w okresie sprzedaży premierowej, czyli do 16 lutego, na przykład w RTV Euro AGD. Tam możecie skorzystać nie tylko z promocji z naszym kodem rabatowym, ale również możecie skorzystać z benefitów Samsunga, w tym na przykład otrzymać dwa razy więcej pamięci z oszczędnością do 700 zł, czyli kupując wersję 128, dostaniecie wersję 256 GB. Jeśli z kolei chcecie kupić sprzęt na raty, to tutaj również jest promocja, bo dostaniecie jedną ratę gratis przy zakupie na 20 rat 0% RRSO 0%. Jest też opcja 30 rat 0% RRSO 0%, ale wtedy bez tej jednej raty gratis. No i macie też możliwość skorzystania z programu Samsung Odkup, czyli możecie oddać stary telefon i dostać od 500 do 3600 zł zwrotu na zakup nowego telefonu. Ale uwaga, jest też inna rzecz, bo możecie zadeklarować, że zutylizujecie swojego smartfona i dostaniecie wtedy 500 zł zwrotu na konto. Ale ta jedna i druga promocja się ze sobą nie łączą, musicie wybrać po prostu jedną z nich. No i finalny benefit, przy zakupie smartfona w okresie sprzedaży premierowej, czyli do 16 lutego, dostaniecie roczne ubezpieczenie Samsung Care Plus o wartości 549 zł w prezencie. Szczegóły tych wszystkich promocji, zarówno tych ekskluzywnie dostępnych w sklepie RTV Euro AGD, jak i tych benefitów wszem ogólnie obecnych od Samsunga, znajdziecie w opisie pod tym filmem, klikając w odpowiedni link. Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie o iPhone 14, jak i o Samsungu Galaxy S23. Sprawdźcie także linki do cen tych modeli w opisie pod tym filmem. A tymczasem ja się z wami żegnam, zostawiam was tutaj teraz z przemyśleniami, czekam na wasze komentarze. Jeżeli ten film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, udostępniajcie i sprawdźcie tutaj inny nasz film, który również był bardzo ciekawy i warto go obejrzeć. To tyle, trzymajcie się, mówi do was Szakal, pa pa!